Drodzy Państwo, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu Współczesne zastosowania informatyki. Przypominam, że spotykamy się na wirtualnych zajęciach Uniwersytetu Gdańskiego ze studentami pierwszego roku informatyki praktycznej. Bardzo się cieszę z naszego kolejnego spotkania, choć i zarazem niepokoję się tym, że powoli semestr się kończy, a co za tym idzie również nasze fantastyczne wykłady. Dzisiaj naszym specjalnym gościem jest Adrian Wolak. Witamy Cię, cześć Adrian. Cześć. Adrian to jest osoba, którą zawodowo miałem okazję poznać już wiele lat temu. Pracował kiedyś w JIT Team i to jeszcze przede mną, czyli strasznie dawno temu. Świat był wtedy czarno-biały i nie było hip-hopu i w ogóle wszystko było inaczej. Ale później nasze drogi zawodowe trochę się rozeszły w tym sensie, że Adrian poszedł na swoje. Jest dzisiaj prezesem, founderem, prezesem i reprezentantem Trafita, bardzo ciekawego startupu trójmiejskiego. Zachęcam Was, jeżeli jeszcze jakimś cudem nie słyszeliście o Traficie, żebyście sobie poczytali, popatrzyli. I teraz 99,9% osób wchodzi i czyta. Dokładnie, i statystyki na Google. Więc o czym będzie mówić Adrian, tego jeszcze nie wiem, ale wiem, że będzie mówić ciekawe rzeczy, bo był już wcześniej gościem poprzednich edycji tego wykładu, dlatego wydaje mi się, że mój wstęp jest całkowicie zbędny. Adrian, zostawiam Cię na wirtualnym audytorium Uniwersytetu Gdańskiego ze studentami. Sam nie mogę się doczekać, co w tym roku dla nas przygotowałeś. Zapraszam serdecznie. I życzę wszystkim miłego odbioru. Dzięki bardzo. Dobra, to poczekajcie, sobie udostępnię ekran. Będzie standardowe pytanie, czy widać mój ekran? Widać. Dobra, ja super, okej. Dobra, jak będą jakieś pytania w trakcie samej prezentacji, to można śmiało pisać na czacie. Ja akurat czata teraz nie widzę, więc sobie zerknę pewnie później. Natomiast dzisiaj chciałem Wam trochę opowiedzieć o tym moim doświadczeniu, które już mam, jeżeli chodzi o budowanie startupów, czyli jakby jak do tego podejść, jak do tego zacząć, czy to jest temat, który jakby Was zainteresuje, czy jakby prowadzenie własnej firmy to jest coś, co Was kręci. Mam nadzieję, że trochę po tej prezentacji odpowiem na takie pytania. Więc zacznijmy pokrótce może od tego, kim jestem, czyli jak jest taka próba zbudowania pseudoautorytetu w Waszych oczach. Tak jak Witek wspomniał, jestem współzałożycielem i prezesem firmy Trafit. 8 lat temu, w 2014 roku, założyliśmy razem z moimi wspólnikami Mariuszem Barkiem, czyli właśnie prezesami firmy JIT Team, w której pracowałem, firmę Trafit. Ja miałem swój pomysł, miałem swój produkt, który napisałem jeszcze na studiach IT, studiowałem na ETI. I tam jakby napisałem właśnie swój produkt, jakim jest system rekrutacyjny. Po tym, jak zacząłem pracę w JIT Team właśnie z Mariuszem Barkiem, usiedliśmy, pogadaliśmy, okazało się, że ten produkt jest na tyle fajny, jest na tyle też fajny potencjał na rynku, żeby coś zacząć działać z tym szerzej. Dogadaliśmy się, założyliśmy osobną spółkę, w której jakby ja jestem właśnie między innymi prezesem, Mariusz i Bartek są wiceprezesami i działamy sobie już tak od 8 lat, rozwijając produkt. A produkt, czyli Trafit, jest to system rekrutacyjny, który pozwala tak naprawdę naszym klientom zatrudniać i znajdować odpowiednich kandydatów na odpowiednie stanowiska. Czyli jeżeli na przykład gdzieś aplikowaliście na jakiś staż czy na ofertę pracy, zapewne aplikowaliście przez jakiś portal ogłoszeniowy, tam wysłaliście swoje CV i to CV trafia do systemu rekrutacyjnego właśnie takiego jak Trafit. I w tym systemie rekrutacyjnym nasi klienci sobie analizują Waszą aplikację, dodają jakieś notatki, komentarze, ustawiają odpowiednie statusy, współpracują z innymi użytkownikami, aby zdecydować, co dalej robią z tą aplikacją i dają Wam informację zwrotną. Więc jakby cała Wasza aplikacja procesowana jest w naszym systemie. Sam Trafit, tak jak wspomniałem, już jest działa na rynku do 8 lat, jest w około 60 krajach, mamy około 8 tysięcy użytkowników, 500 klientów. W tym roku dosyć mocno działamy faktycznie na rynkach zagranicznych.
a rozwijamy się też w modelu SaaS-owym. Model SaaS, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest model typu software as service, czyli nasi klienci kupują i płacą nam comiesięczny abonament za korzystanie z systemu. To jest bardzo fajny model, który gorąco polecam, gdyż tak naprawdę po stworzeniu produktu jakby co miesiąc macie zyski z tego produktu. Jest trochę co innego, jak na przykład tworzycie strony internetowe, czyli tworzycie stronę internetową, dostajecie wynagrodzenie, jak stworzyć tą stronę internetową, potem jak przez miesiąc nie macie nowego zlecenia albo nie ma chętnych na właśnie nową stronę, to nie macie wynagrodzenia. W przypadku SaaS-a faktycznie co miesiąc wpływa na wasze konto wynagrodzenie za to, czy ktoś korzysta z tego waszego produktu. Więc tak bardzo pokrótce o tym, czym tak naprawdę jest Trafit, kim jestem ja. A dzisiaj chciałbym wam trochę właśnie opowiedzieć o tym, jak można podejść do budowania swojego startupu, czyli jak zacząć ten w ogóle temat, od czego zacząć, na co zwracać uwagę. Po pierwsze, zacznijmy od samego pomysłu, bo to jest jakby częsty temat, który się pojawia wśród nowych osób, które chcą założyć swoją firmę, czyli pomysł. Czyli często w głowach ludzi pojawia się takie przeświadczenie, że aby rozpocząć działalność, trzeba mieć jakiś wspaniały, unikalny pomysł. Zwykle właśnie jest też tak, że ludzie wierzą, że bez tego genialnego pomysłu nie są w stanie uruchomić firmy i czekają, aż znajdą ten genialny pomysł, aż on już wpadnie magicznie do ich głowy, albo przeglądają jakieś strony ze startupami ze Stanów, aby właśnie znaleźć taki unikalny, super pomysł, spróbować go zrobić w Polsce. Natomiast warto o tym pamiętać, że nawet patrząc na firmy, które odniosły sukces, takie jak Google czy Facebook, no to teraz jak sobie patrzymy na te firmy, możemy stwierdzić, że wow, to był naprawdę super pomysł. Natomiast patrzę na to tylko tak z perspektywy czasu, bowiem te firmy, o których wspomniałem, to nie były pierwsze wyszukiwarki czy pierwsze portale społecznościowe na rynku. Czyli jak Google wyszedł na rynek, było już kilkadziesiąt innych wyszukiwarek. Jak Facebook wyszedł na rynek, też było kilkanaście czy kilkadziesiąt innych portali społecznościowych. To, co było jakby istotne w przypadku Google czy Facebooka, po prostu jakby zrobili to dobrze. Nie sam pomysł jakby był genialny, ale faktycznie jakby poświęcili czas, ta egzekucja tego pomysłu była tym, czym wygrali. Oczywiście dodatkowo do tego nałożył się odpowiedni czas, odpowiedni ludzie, których poznali na swojej drodze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chodzi o to, żebyście faktycznie nie przekminiali wartości pomysłu, bo sam pomysł jakby nic nie znaczy, dopóki faktycznie tego nie zrealizujecie. I pewnie wielu z was ma też tak, że nie wiem, siedzicie ze swoimi kumplami wieczorami przy piwku i sobie myślicie, że kurczę, widzicie, że powstał jakiś nowy super pomysł, a wy już taki super produkt, a wy już taki pomysł mieliście miesiąc temu czy rok temu. Warto o tym pamiętać, że naprawdę dopóki się nie zacznie tego robić, to ten pomysł nic nie znaczy. O to, o czym wspomniałem też, jeżeli chodzi o te firmy, to warto też pamiętać o tym, że faktycznie nie musicie być pierwsi na rynku. Czyli częstym błędem popełnianym przez młodych startupowców jest to, że szukają takiego unikalnego pomysłu, którego nikt jeszcze wymyślił, o którym jakby nikt jeszcze nie słyszał i nikt tego jeszcze nie zrobił. To, co widzicie na tym slajdzie, to jest przykładowa mapa systemów HR-owych, systemów rekrutacyjnych dostępnych na rynku, kiedy my startowaliśmy z Trafitem. Teraz to pewnie jest już dwa albo trzy razy większe, więc faktycznie dużo tych systemów na tym rynku już było. Więc jakby warto o tym pamiętać, że faktycznie nie musicie być pierwsi, żeby zrobić coś dobrego, coś fajnego dla swoich klientów. To, co jest istotne, że musicie faktycznie zrobić to zdecydowanie lepiej, rozwiązać jakiś problem, który klienci mają. I kiedy mówimy o klientach, to warto też sobie zastanowić się, dla kogo tak naprawdę tworzycie produkt. To jest jakby istotne, że jeżeli macie jakiś pomysł, warto sobie zastanowić się, dla kogo ten produkt ma być stworzony. I tutaj rzucimy kilkoma pojęciami, które często są spotkacie na swojej drodze. Czyli mówimy tutaj o pojęciach takich B2B, B2C albo B2C oraz B2B. Czyli tak naprawdę, kiedy tworzycie produkt, musicie zastanowić się, kto jest odbiorcą waszego produktu. Patrząc na Trafit, my tworzymy system rekrutacyjny dla firm, czyli naszym odbiorcą są firmy, są biznesy. Czyli my działamy w modelu B2B, czyli dostarczamy wartość dla firm, dla biznesu. Patrząc na przykład na, nie wiem, jakieś aplikacje do to-do, jakieś aplikacje do list zakupowych, czy Facebooka nawet, to jest jakby model B2C. Oni tworzą produkt dla zwykłych jakby użytkowników, nie użytkowników biznesowych. Czasami są takie modele mieszane, jak na przykład Uber, czyli mamy model taki, że tworzą aplikacje dla kierowców, czyli B2B, ale też jakby ich użytkownikami tych aplikacji są zwykli ludzie, którzy chcą korzystać z przejazdów, czyli B2C. Czyli jakby warto o tym pamiętać,
bo tak naprawdę to, dla kogo tworzycie tą aplikację, dla kogo tworzycie ten produkt, trochę będzie determinowało to, jak tak naprawdę dalej rozwój tego produktu będzie szedł i tak naprawdę czego będziecie potrzebowali albo gdzie możecie szukać swoich klientów. Przykład, my działamy na rynku B2B, czyli nasi klienci biznesowi są na przykład na portalu LinkedIn, czyli my wiemy, że tam są potencjalni nasi klienci, do których możemy się zgłosić i zaoferować im trafikę. Okej, załóżmy, że macie jakiś jakby pomysł na produkt. Jak tak naprawdę zweryfikować, czy w ogóle ten pomysł ma sens? Tak, czyli pierwszym takim wariantem jest to, aby zastanowić się nad tym, jak duży jest ten pomysł. Jak duży jest ten pomysł, tak? Czyli musimy się zastanowić nad tym, czy ten pomysł, który mamy, jest na tyle duży, że faktycznie jest jakiś potencjał na rynku, żeby go zrealizować. Mam na myśli to, że jeżeli nie wiem, jesteście fanami programów przyrodniczych i usłyszeliście, że jest bardzo trudne kontrolowanie cyklów rozrodczych dziobaków, to może się okazać, że tak naprawdę ten pomysł może jest fajny, ale jest trochę zbyt niszowy, zbyt mały rynek na ten pomysł. Więc przykładowo, jeżeli macie jakiś pomysł, można zacząć od tego, żeby zastanowić się, zerknąć na rynek, czy już istnieją podobne firmy, które robią coś takiego, co wy chcecie robić. Tak jak wspomniałem, nie jest jakby istotne, żeby ten pomysł był ultra unikalny. Dużo istotniejsze jest to, żeby faktycznie był potencjał na rynku dla niego. Czyli jeżeli chcecie założyć przykładowo nie wiem, nową aplikację jakąś bankową, to patrzycie, że są banki, które mają dużo użytkowników, czyli faktycznie jakiś tam potencjał na tą aplikację jest. Kolejnym istotnym aspektem jest to, żebyście mieli na przykład jakąś wiedzę o rynku, na którym chcecie działać. Ogólnie jeżeli chodzi jakby o startupy, tworzenie własnych produktów, to najlepiej jest, jakby wam się udało faktycznie znaleźć taki pomysł, który jakby rozwiąże taki problem, który też wy macie albo który wy rozumiecie. Czyli jakby faktycznie to, żebyście wy jako założyciele byli dopasowani do rynku, na którym chcecie działać, żebyście byli jakimiś tam ekspertami na tym rynku, żebyście w ogóle wiedzieli, jakie są problemy, jakie są bolączki na tym rynku, bo to wam da tak naprawdę też możliwość szybszej weryfikacji waszych pomysłów, tak? Czy faktycznie jakie rzeczy, które chcecie stworzyć w swojej aplikacji, realnie rozwiążą właśnie jakieś problemy, z którymi się zmagacie. I tutaj jest jakby bardzo, bardzo fajny przykład Billa Bowermana i firmy Nike. Bill Bowerman jest to trener, który dołączył do firmy Nike i tak naprawdę on był się trenerem sekcji biegaczy. I Bill Bowerman w swoim garażu wiedział o tym, że biegacze potrzebują jakichś nowszych, dobrych butów, znał ten problem. I to jest jakby autentyczna historia i najsłynniejsza podeszwa butów Nike powstała w ten sposób, że Bill Bowerman zabierał gofrownicę swojej żonie i stworzył podeszwę na kształt tych wypustek, które są w gofrownicy. Czyli faktycznie jakby Bill Bowerman znał problem, wiedział jakby z czym, jaki mają problem biegacze, jak można ten problem rozwiązać i zaczął w ten sposób tak naprawdę eksperymentować, tworzyć i w ten sposób powstała jedna z najsłynniejszych jakby podeszw butów Nike. Oczywiście jest jakby jakiś ekstremalny przykład, ale warto jakby o tym pamiętać, że fajnie jakbyście jakby wiedzieli, z czym się wasi użytkownicy będą zmagali. Kolejna to jest istotna rzecz, to jest to, żebyście stale starali się sobie odpowiedzieć, na ile faktycznie rozwiązujecie jakiś realny problem. Tak? Czy jakby tworzenie samej aplikacji, czy samego systemu, bo jest jakiś potencjał na rynku, no jakby to wam za bardzo nic nie da, jeżeli ta wasza aplikacja, wasz system nie będzie rozwiązywał realnego problemu użytkowników, do których jakby kieruje się swój produkt. I to jest znowu, jeżeli jesteście jakimiś, macie tą wiedzę, jeżeli ten problem też dotyczy w jakiś sposób was, to zawsze możecie trochę bardziej jakby zweryfikować to, na ile ten problem jest rozwiązywany przez wasz produkt. I czasem też warto mieć jakieś takie świeże spojrzenie, czyli jakby jak mamy ten produkt, ten problem, który chcemy rozwiązać, to faktycznie wyjść trochę spoza takiej swojej bańki i spróbować jakby spojrzeć na ten produkt zupełnie inaczej. I tu znowu jest kolejna świetny przykład firmy Airbnb. Kiedy Airbnb zaczynało swoją działalność, większość ludzi uważała, że to jest jakby kompletnie głupi pomysł, żeby pozwalać totalnie nieznajomym ludziom mieszkać, wynajmować to całe mieszkanie czy pokoje u was w domu. Natomiast jakby założyciele Airbnb przetestowali to na własnej skórze, czyli faktycznie przez wiele miesięcy albo sami jakby próbowali zamieszkać czy wynająć pokój u jakichś nieznajomych, albo zapraszali, wyrzucali jakieś ogłoszenia w internecie, że można wynająć pokój czy całe mieszkanie właśnie założycie Airbnb, więc oni faktycznie zweryfikowali cały swój pomysł na własnej skórze. I o tym warto pamiętać, że
że fajnie jakby jest mieć pewność, że nie tworzymy po prostu samej aplikacji czy samego produktu tylko po to, żeby go sobie stworzyć, tylko że on faktycznie rozwiązuje jakiś problem. No i kolejny sposób na weryfikację tego pomysłu to warto też wyjść poza krąg swoich znajomych, bo na pewno jak sobie wpadacie na swój jakiś genialny pomysł, to dużo waszych ziomków, jakiejś rodziny powie, że super, świetny pomysł, rób to i tak dalej. Natomiast warto było faktycznie trochę wyjść spoza tej bańki i jakby zaczerpnąć takiego świeżego spojrzenia czy opinii właśnie takiej mniej emocjonalnej poza tego waszego kręgu znajomych. W USA jest, w Stanach jest często się mówi o tym, że jak chcesz zweryfikować swój pomysł, a dostajesz dużo jakby takich pozytywnych głosów właśnie od znajomych czy od rodziny, to jakby poproś tych znajomych czy rodzinę o jakieś pieniądze, żeby zainwestowali w ten pomysł, tak? Czyli żeby faktycznie wyłożyli jakąś kasę na ten pomysł. Nie mówimy o jakichś dużych pieniądzach, ale nawet kilka tysięcy złotych czy dolarów, żeby wyłożyli. To wam może trochę zweryfikować, czy ten entuzjazm, to, że faktycznie warto stworzyć aplikację dla dziobaków, to jest jakby i tak twierdzi wasz wujek, czy wasza ciotka, czy wasz kolega, czy to faktycznie jest poparte jakby takim realnym spojrzeniem w ten produkt, czy po prostu tym, że nie chcą was jakoś urazić. No dobra, ale załóżmy, że macie już ten pomysł i jakby chcecie jakby zrealizować ten swój produkt, swoją aplikację, skupmy się na produkcji aplikacji IT bardziej, no bo na takim kierunku to jesteśmy. Skąd, jak naprawdę zbudować zespół? I tutaj warto o tym pamiętać, żeby tak naprawdę dobierać ludzi do zespołu tak, aby się uzupełniali. Czyli jeżeli jesteście na IT, jeżeli po IT jesteście w IT i nie wiem, jesteście dobrymi koderami, to fajnie jakbyście na przykład znaleźli osoby, które dołączą do was, czy to waszych znajomych, czy nawet jakieś osoby na grupach na Facebooku, czy gdzieś tam, które dołączą do was, które będą na przykład, nie wiem, dobrymi sprzedawcami, albo dobrymi marketingowcami, albo będą bardziej jakby skupieni na liczbach, żeby weryfikować jakieś liczby finansowe, liczby analityczne, czyli żeby faktycznie nie tworzyć zespołów do budowania firm tylko po prostu po jakichś tam znajomościach robiących to samo, tylko żeby faktycznie poszczególne osoby, poszczególni wspólnicy jakoś się uzupełniali, tak? Jeżeli nie jesteście zbyt dobrymi koderami, ale na przykład jesteście na IT i wolicie bardziej zarządzanie projektami, no to żebyście znaleźli kogoś, kto będzie to dobrze kodował, więc jakby warto w ten sposób tworzyć te zespoły, żeby one były właśnie takie kompetencyjnie uzupełniające się. No dobra, ale częstym problemem, częstym tematem jest to, że jak już mam ten swój pomysł, mamy nawet swój jakiś zespół, który jest to w stanie zrealizować, no to się pojawia pytanie, skąd wziąć kasę na start. I tutaj chcę wam powiedzieć o dwóch takich pojęciach, które się pojawią, jeżeli wejdziecie w świat startupów, czyli pojęcie bootstrap i pojęcie founding. Pojęcie bootstrap polega na tym, że rozwijacie firmę za własne w cudzysłowie pieniądze. Czyli jakby nie bierzecie pieniędzy od zewnętrznych firm, od zewnętrznych funduszy, tylko rozwijacie firmę właśnie korzystając z jakichś własnych zasobów gotówki albo gotówki od znajomych. Founding, czyli macie swój pomysł i idziecie na rynek do funduszy inwestycyjnych, czy kontaktujecie się przez nawet jakieś grupy na LinkedInie, grupy na Facebooku, czy kontakt na LinkedInie, żeby faktycznie zewnętrzne fundusze zainwestowały w ten wasz pomysł. To, co jest istotne, jakby można kasę znaleźć jeszcze na etapie jakby samego pomysłu, tak? To się nazywa runda pre-seed i w Stanach to jest bardzo często popularne, w Polsce też coraz częściej popularne, że faktycznie na takim zalążku pomysłu można znaleźć też kasę na start. Natomiast jeżeli chodzi o bootstrap, tak jak wspomniałem, to mamy tutaj trzy rodzaje takie finansowania, czyli wy możecie mieć jakąś odłożoną kasę, którą po prostu macie odłożoną i chcecie ją poświęcić. Druga to jest, możecie znaleźć właśnie wspólnika, który ma jakąś gotówkę. Trzecia, możecie jakby pożyczyć pieniądze do rodziny. To są takie często trzy spotykane modele, które się pojawiają, jeżeli chodzi o rozwój startupu. To jeżeli chodzi o founding, to tutaj znowu mamy kilka tak naprawdę opcji, kilka podmiotów. Jeden to są tak zwani aniołowie biznesu, business angels, czyli to są często osoby, które na przykład założyły swoją firmę, odniosły już jakiś sukces, zarobiły jakąś kasę i mają jakąś kasę, którą chcą poświęcać na inwestycje. I takie osoby można znaleźć na LinkedInie, więc można na LinkedInie naprawdę znaleźć konkretne osoby, które są zainteresowane inwestowaniem właśnie w jakieś startupy. To jest jedna droga. Druga droga to jest droga funduszy VC, czyli Venture Capital, czyli są takie fundusze, które
inwestują też większą kasę w nowe spółki czy spółki już istniejące. I są jeszcze, oprócz VC, też są takie, nazwijmy to, zwykłe fundusze inwestycyjne, często działające na przykład w oparciu o pieniądze unijne, pieniądze państwowe. Inna opcja to jest crowdfunding, czyli można odpalić zbiórkę, żeby zebrać jakąś kasę. Tutaj warto wspomnieć o pewnych jakichś takich zaletach, wadach poszczególnych rodzajów zbierania funduszy. No crowdfunding, pewnie jeżeli jesteście takimi osobami, które nie mają zbyt dużego sieci kontaktów, zbyt dużego grona znajomych, to jeżeli po prostu odpalicie zbiórkę, to raczej tam zbyt dużo kasy nie zbierzecie. Jeżeli chodzi o aniołów biznesu, to jest bardzo fajny model, gdyż to są często osoby, które, tak jak wspomniałem, same miały swoją firmę i teraz inwestują kasę w poszczególne nowe jakieś firmy. I one właśnie oprócz kasy dają często też jakąś taką wiedzę, podpowiedzą, jak tutaj działać. Jeżeli chodzi o fundusze, no to są fundusze, to są raczej po prostu podmioty, które dają wam kasę i oczekują, że osiągniecie te cele, które wspólnie sobie ustalicie. Więc warto o tych dwóch modelach bootstrap founding pamiętać. To pojęcie na pewno się pojawi, jeżeli będziecie wchodzić w temat środowiska startupowego. Natomiast istotne też jest to, że tak naprawdę w przypadku firm IT, w przypadku tworzenia produktów IT, to głównie czas jest waszą walutą. Tak? To nie jest tak, że wy potrzebujecie jakby masy gotówki, żeby odpalić swoją aplikację, swój produkt IT. Mówię tutaj typowo o produktach, nie mówię o produktach jakby online'owych czy aplikacjach, nie mówię tutaj o jakichś takich hardware'owych rzeczach, gdzie trzeba coś wyprodukować. Natomiast tutaj faktycznie to czas jest waszą główną walutą. Ja jeżeli chodzi o Trafita, tego zacząłem roztworzyć na trzecim, czwartym roku studiów, czwartym chyba roku studiów bardziej. Jakby studiując, sobie jeszcze pracowałem na pół etatu, no i popołudniami, wieczorami czy weekendami pisałem jakby kod. Więc jakby faktycznie to, jeżeli chodzi o te startupy IT, ta bariera wejścia dla was nie jest aż taka duża, więc naprawdę czas to jest coś, co głównie musicie poświęcić, szczególnie na samym początku. Więc to nie jest tak, że musicie nagle, nie wiem, rzucać jakąś pracę, którą znajdziecie na którymś tam roku studiów, poświęcać się całkowicie, żeby stworzyć tą aplikację. Do samego stworzenia w ogóle aplikacji naprawdę potrzebujecie głównie czasu, nie musicie jakby rzucać swojej pracy czy rzucać studiów. A naprawdę mogę się założyć, że jeżeli spojrzycie na to, jak sobie spędzacie czas wolny, to jestem w stanie założyć się o to, że naprawdę macie dużo czasu. Jakby ja to mówię też po sobie, jak sobie zerkniecie na to, jakby jakie nowe seriale wychodzą, oglądacie albo co gracie, naprawdę można znaleźć czas, jeżeli się chce. Kolejny istotny temat to jest to, jak chcemy wypuścić swój produkt, coś takiego jak MVP. Czyli MVP, czyli chodzi o to, że jeżeli macie w głowie jakąś aplikację, czy jakiś portal, czy jakiś produkt inny IT, który chcecie wypuścić, to warto tak naprawdę po pierwsze określić sobie, do kogo kierujemy swój produkt, czyli to, o czym mówiłem, B2B, B2C, kto jest grupą odbiorców. I tak naprawdę warto też wypuścić jak najszybciej wersję, która rozwiązuje konkretne jakieś problemy waszych klientów. Czyli wersja MVP to jest taka minimalna wersja, która już jest w stanie pokazać jakiś potencjał waszego produktu, waszej aplikacji. Bo to, co jest istotne, to tak naprawdę często jako founderzy, jako pomysłodawcy, czy właśnie jako koderzy, nawet jakby jesteście, zawsze macie w głowie, że warto coś jeszcze zmienić, coś jeszcze dodać do tego produktu. Czyli warto jeszcze tam dorzucić trzy jakieś funkcje, warto jeszcze to zmienić, żeby to wyglądało jakoś tam inaczej i tak dalej, i tak dalej. Więc boicie się trochę wyjść na ten rynek, żeby zweryfikować ten produkt. A ja miałem tak samo, to co jest istotne, natomiast jakby warto tutaj przypomnieć zdanie założyciela LinkedIna, że jeżeli nie jesteście zażenowani jakby pierwszą wersją produktu, którą wypuściliście, to znaczy, że wypuściliście ją zbyt późno. Czyli faktycznie warto o tym pamiętać, że im szybciej wypuścicie jakąś wersję produktu na rynek, albo nawet pójdziecie z tą wersją po prostu do jakiejś właśnie konkretnej grupy odbiorców, to będziecie mogli jak najszybciej też jakby zweryfikować to, czy te wasze założenia mają sens. No dobra, ale jakby mówimy tutaj, żeby wypuścić tą wersję produktu i pójść do jakichś klientów, skąd tak naprawdę znaleźć tych pierwszych klientów? Ja tutaj wspomnę o tym rynku B2B, czyli tym, że tworzycie produkt jakiś dla firm, dla biznesu, bo tam my na przykład działamy. I naprawdę LinkedIn jest jakby genialnym miejscem, gdzie możecie tych osób szukać, tak? Czyli faktycznie jak wejdziecie sobie na LinkedIn, LinkedIn daje wam możliwość wyszukiwania sobie konkretnych osób po konkretnych stanowiskach, z konkretnych miejsc, z konkretnych lokalizacji, więc jeżeli
My na przykład tworzymy system rekrutacyjny, to kiedy wypuszczaliśmy Trafita, to ja mogłem sobie wejść na LinkedIna i wyszukać rekruterów podczas Trójmiasta, do których mogłem pójść, zapukać, pogadać, pokazać tak naprawdę Trafita, zaoferować nawet wersję taką demo testową, żeby sobie zobaczyli jakby jak to wygląda, żeby dali mi jakiś feedback, czego tu brakuje, co warto jeszcze zmienić. Więc LinkedIn, jeżeli chodzi o tworzenie produktów B2B, zachęcam do założenia konta, można już nawet teraz jakby założyć konto, jeżeli jeszcze nie jesteście, nawet jakby jeżeli jeszcze nie szukacie pracy, żeby zacząć już budować tą swoją sieć kontaktów. Można mnie wyszukać, śmiało dodać, jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, chciał coś zapytać, śmiało piszcie też na LinkedInie. Więc LinkedIn jest miejscem, gdzie tak naprawdę masa waszych klientów biznesowych jest. Inne takie miejsca to są nawet takie grupy jak rozmowy o startupach, na przykład taka grupa na Facebooku, gdzie faktycznie jest 60 tysięcy członków tej grupy, gdzie możesz jakby znowu utworzyć jakiś post, zagadać, zebrać też jakiś feedback, zapytać o coś. Naprawdę społeczność też jakby startupowa, społeczność tych grup w Polsce jest bardzo fajna, jest bardzo fajnie rozbudowana. Więc jakby ludzie też są chętni do dzielenia się jakimiś informacjami, więc zachęcam do dołączenia, zachęcam do zadawania pytań tam. Nie ma jakby głupich pytań, warto o tym pamiętać, że naprawdę czasem jakby, jeżeli nie jesteście pewni czegoś, warto o coś zapytać. Jeżeli chodzi o tych klientów, to o czym wspomniałem też, to ważne jest też to, żeby sprzedawać na początku samemu. Jakby sprzedawanie na początku samemu daje wam możliwość taką, że wy jako twórcy produktu jednak najlepiej znacie ten produkt, więc najlepiej możecie opowiedzieć o jego zaletach, wadach i też możecie usłyszeć od razu jakiś taki feedback, co warto było zmienić. I tutaj znowu, jeżeli jakby firmę zakładają dwie czy trzy osoby i jedna osoba na przykład jest koderem i jakby nie chce albo obawia się, żeby chodzić do klientów i próbować coś sprzedawać, właśnie o to chodzi, żeby dobierać tych wspólników w ten sposób, żeby była taka osoba, która jest jakby dużo bardziej chętna do czegoś takiego, tak? Bo to trzeba pamiętać, że nie każdy się do tego nadaje i nie ma w tym nic złego, więc jakby warto, aby w ten sposób budować ten zespół. Kolejna istotna jest rzecz, która jakby często wychodzi podczas jakby rozmowy z klientami, jest to, że nie zdobędziecie każdego możliwego klienta. Teraz znowu, jak zaczniecie sobie rozmawiać z różnymi klientami, no to się okaże, że ta osoba wam powie, że nie wiem, ten produkt jest beznadziejny, albo brakuje w nim tego, a jeszcze ja bym chciał, żeby było to i to. Więc jakby musicie pamiętać o tym, że nie zdobędziecie każdego możliwego klienta, no i to jest okej. To jest jakby okej, okay. To jest naprawdę okej, że ktoś powie, że nie jest zainteresowany tym. Nie poddawajcie się, jakby nie bierzcie aż tak tego też pod uwagę. Oczywiście weryfikujcie swoje pomysły, ale naprawdę chodzi o to, żeby to was jakoś nie przygniotło, że dwie czy trzy osoby powiedziały, że to nie jest okej. Skupcie się naprawdę na swojej grupie docelowej, czyli jeżeli stwierdziliście, że to jest jakby aplikacja dla tych konkretnych firm, dla tych konkretnych użytkowników w takim konkretnym wieku, to skupcie się na tej swojej grupie docelowej i faktycznie jakby nie załamujcie się tym, że ktoś z innej grupy powiedział nie. Ale warto, żebyście wy też się nauczyli mówić nie. To jest jakby też taka rzecz, która przychodzi z czasem, bo faktycznie kiedy tworzycie swój produkt, wypuszczacie jakąś aplikację, tworzycie swoją firmę, to często jakby jesteście tak zajarani, że ktoś na przykład jest zainteresowany tym waszym produktem i on do was przyjdzie i powie, że naprawdę chętnie kupi tą waszą aplikację, ale jakby trzeba by zmienić tylko to i to. Jeżeli to nie jest jakby zbieżne z jakimś waszym pomysłem czy z tym, do kogo chcecie sprzedawać, naprawdę musicie się nauczyć mówić nie, co jest strasznie trudne. Strasznie trudne, szczególnie na samym początku, kiedy zdobywasz pierwszych klientów, ale warto jakby z czasem nauczyć się mówić nie, jeżeli te pomysły czy te rzeczy tak naprawdę nie mają za bardzo sensu albo mogą was odciągnąć od tego, co jest waszym celem, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu. Analizy i wyciągaj wnioski. To jest jakby oczywiście zdaję sobie sprawę, że to ciężko jest jakby teraz mówić o jakiejś zaawansowanej analityce, jeżeli jeszcze nie macie produktu, czy nie macie jeszcze pomysłu. Natomiast chodzi mi o to, żeby faktycznie już od samego początku podłączyć jakieś takie narzędzia, jak Google Analytics, czy jak Hotjar, które tak naprawdę nawet nie będziecie jeszcze analizować ich, ale zaczniecie już zbierać te dane, żeby w przyszłości można było sobie zacząć analizować. Jakby to nie jest tak, że my przez te 8 lat prowadzenia firmy od początku wszystko analizowaliśmy. Pewnie zaczęliśmy dokładnie analizować wszystko jakieś 2-3 lata temu, ale jakby pewne narzędzia już mieliśmy podłączone na samym początku, żeby te dane się odkładały, zbierały, żeby w przyszłości można było to analizować. I tak, kolejny ważny temat,
to jest też to, żeby nie skupiać się aż tak bardzo na waszej konkurencji. Czyli to jest coś, co jakby jest często robione przez założycieli, czyli chcecie wypuścić jakąś aplikację dla jakiegoś rynku, macie oczywiście tam konkurencję i często jakby patrzycie, co ta konkurencja zrobiła, co ta konkurencja teraz wypuściła i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi o to, że pamiętajcie o tym, że ta konkurencja może być teraz w zupełnie innym momencie niż wy jesteście. Tak? To, że ta konkurencja dodaje też jakby, nie wiem, jakąś funkcję do swojego systemu. Czy ta konkurencja w ten sposób mówi o produkcji, czy ta konkurencja robi jakieś takie działania w social mediach, to po prostu wynika też z tego, że nie mogą być w zupełnie innym momencie, a może być też tak, że oni teraz testują wiele rzeczy. Jeżeli sobie spojrzycie na przykład na jakieś zagraniczne startupy, zagraniczne firmy, to sobie zobaczycie, że na przykład ich strony zmieniają się często co 2 miesiące, czy co 3 miesiące, bo oni faktycznie testują wiele rzeczy. Chodzi mi o to, żebyście nie podglądali sobie konkurencji, żeby skopiować jakiś pomysł, bo może w tym momencie oni akurat testują pewną rzecz, która w ogóle im nie zadziała i może wam tak naprawdę tylko zaszkodzić. I jakby warto też pamiętać, że jak sobie będziecie śledzić konkurencję, no to i kopiować od nich, to zawsze będzie z tyłu. Jakby warto jednak trochę świeżej spojrzeć na jakiś problem i starać się go rozwiązać trochę inaczej, tak żeby tak naprawdę no, czymś się mimo wszystko wyróżniać. I z mojej strony jeszcze jest też to, żebyście pamiętali, że trawa jest zawsze zielona w internecie. Czyli jakby jak zakładacie swój startup, czy już chcecie założyć, czy macie jakiś pomysł, tworzycie jakieś aplikacje, no to będziecie bombardowani super genialnymi historiami o tym, że ktoś rzucił właśnie pracę za 35 tysięcy złotych i zaczął coś robić niesamowitego i teraz zarabia grube miliony. Będziecie widzieć jakby kolejne informacje o jakichś kolejnych rundach, czy ktoś zebrał jakieś finansowanie i robi jakby coś niesamowitego. Będziecie słyszeć o kolejnych jednorożcach, które powstają w IT, czyli firmach, które są warte miliard dolarów. Więc trzeba pamiętać o tym, że wy naprawdę jakby to też nie musicie tworzyć jednorożców, czy nie musicie tworzyć drugiego Facebooka. To nie jest też tak, że jakby to jest jakby cel i jeżeli wam się tego nie uda zrobić, to jakby wasz startup jakby upadł, czy coś takiego. Warto tym pamiętać, że naprawdę pewne rzeczy w internecie wyglądają inaczej, nie widać pewnych trudów, które stoją za tą pracą. I to nawet patrząc jakby do mojego Instagrama. Wejdziemy sobie na mojego Instagrama, widzimy jakieś fajne, kolorowe zdjęcia, natomiast za tym wszystkim stoi jakiś trud, praca i realne życie. I warto też pamiętać, że naprawdę to, co widzimy w internecie, no czasem jest prawdą, ale czasem jest troszkę mimo wszystko podkolorowane, bo prowadzenie firmy to jest naprawdę jakby sinusoida. To jest jakby tak, że dzisiaj się czujesz, że wygrywasz wszystko, jesteś na szczycie, za 2 tygodnie chcesz to rzucić w cholerę, za 3 tygodnie chcesz robić coś innego, a potem znowu się cieszysz, że jest fajnie. Więc jakby warto o tym pamiętać, że naprawdę prowadzenie firmy to jest maraton. To nie jest tak, że jakby wasz startup, który tworzycie, wystrzeli w ciągu 2-3 lat i będziecie milionerami. Oczywiście życzę wam tego. Natomiast nawet patrząc z mojej perspektywy, pamiętam jak zakładałem Trafitę, to myślałem, że w ciągu 2-3 lat to w ogóle już będziemy na topie i będzie super. Natomiast no, tak nie jest. To jest jakby długi, długi proces. Trzeba po prostu to lubić, natomiast trzeba też pamiętać, że to nie jest dla każdego i to jest ok, jeżeli ktoś nie chce tworzyć swojej firmy. Jakby jeżeli nie chcecie, jeżeli to was nie kręci, naprawdę patrząc na rynek IT, patrząc na stawki osób na rynku IT, to duża część programistów czy innych osób na rynku IT zarabia więcej niż ja, mając swoją firmę, więc jakby warto o tym pamiętać, że naprawdę jakby można robić też inne rzeczy i niekoniecznie startup jest może tym, co chcecie robić. Natomiast jeżeli chcecie, to ja was zachęcam do zapoznania się z pewnymi książkami. Są fajne książki, Sztuka Zwycięstwa właśnie założyciela Nike. To jest taka bardziej wspomnienia dokumentalna, ale trochę fabularna, trochę opowiadająca o tym, jak faktycznie Nike powstawało. Czyli to już nie jest jakby firma IT, ale warto sobie jakby tak trochę dla inspiracji poczytać. Są takie książki jak Rework, które właśnie mówią o tym, żeby pracować trochę inaczej. Książki o startupach jak Zero to One, a jeżeli ktoś chce trochę bardziej na luzie poznać to środowisko startupowe, to gorąco zachęcam do zerknięcia sobie na serial Dolina Krzemowa na HBO, więc tam jest kilka sezonów i trochę prześmiewczo to pokazuje właśnie to całe środowisko startupowe napompowanych wycen, jakieś tam zbierania funduszy, ale też tak naprawdę pojawiają się właśnie te pojęcia takie jak bootstrap funding, B2B, B2C, które pozwolą wam trochę też właśnie w taki lekki sposób zrozumieć to środowisko i zobaczyć jakby z czym to się je. To tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o prezentację oczywiście. Dziękujemy serdecznie.
Wielkie dzięki, Adrian, za to, że podzieliłeś się swoim doświadczeniem, swoją historią. Teraz powinno się rozlegać oczywiście gromkie brawa, ale z racji na wirtualny charakter tego eventu musisz wykazać się wyobraźnią. A Państwa, słuchaczy, którzy mam nadzieję z nami jesteście, zapraszam do tego, żebyś skorzystać z tej okazji, jaką dzisiaj mamy, żywego, prawdziwego startupowca, prezesa dostępnego online i zadać swoje pytania, bądź komentarze, bądź obserwacje. Scena należy teraz bardziej do Was niż do nas, także zapraszam. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, śmiało piszcie. Można też napisać na czacie, ale też zachęcam do ujawnienia się. Mam nadzieję, że ktoś w ogóle z nami jest. To jednak nie są boty. Może się też znać, czy w ogóle jakby ktoś z Was rozważy jakby założenie albo interesuje się właśnie tematyką startupową, czy jak to wygląda z Waszej strony. Jak można czata zobaczyć w ogóle? Nie wiem, czy ty możesz, ja widzę. Okej. No, zaczynam podejrzewać, że jednak ktoś ukradł nasz przełomowy pomysł botów. Tak, to jest myślę tworzenie jakby botów, które są właśnie na zajęciach online. Myślę, że patrząc na te punkty, rynek jest tyle duży, że warto to mimo wszystko rozważyć. Aby już to właśnie ktoś rozważył. Drodzy, czy są jakieś pytania? Zachęcam. Jeżeli nie ma teraz pytań, to też jakby spokojnie można śmiało też napisać do mnie na LinkedIn. Ja wiem, że po ostatnich właśnie zajęciach tam dwie osoby chyba do mnie pisały z jakimiś tam też pytaniami, więc zachęcam. Ale się jakby mój profil na LinkedInie, można śmiało zadać jakieś pytania. Tak. Mam nadzieję, że będę mógł jakoś pomóc, coś doradzić, opowiedzieć więcej. Póki co nie słychać pytań od studentów, więc warto przy tej okazji dodać myślę taki ważny dla młodych ludzi wątek, że oprócz założenia startupu można też pracować w startupie. Można pracować w startupie Trafit, można pracować w różnych innych startupach. Praca w startupie różni się od pracy, nie wiem, tej korporacji, różni się też od pracy w firmie takiej jak chociażby G-Team, czy w innych software house'ach, czy firmach usługowych. I ta główna różnica, tu nie wiem, Adrian, na ile się z tym zgodzisz, może będziesz chciał uzupełnić, ta główna różnica, no to jest na pewno taka inna dynamika i inne podejście do tego, skąd się biorą wymagania na software, co w ogóle robimy, jak szybko się to zmienia, jak często nie wiadomo, co chcemy zrobić w szczegółach i gdzieś tam to w trakcie wychodzi. No w kontraście do tego chociażby projekty, które my prowadzimy w Jicie, no to z reguły wymagamy od klientów, aby w miarę precyzyjnie się określili, co jest im potrzebne i oni z reguły to w ogóle robią o dziwo i gdzieś tam sobie spokojnie pracujemy. No tak w startupie, ponieważ chcemy obserwować klientów, monitorować dane, możemy czasem być zmuszeni, a czasem chcieć, a czasem czujemy, że to jest dobre, żeby coś bardzo radykalnie zmienić, nie? Tak, no na pewno, tak jak wspomniałeś, dynamika jest zupełnie inna w startupie. Jest na pewno dużo mniej poukładanych rzeczy. Wydaje mi się, trochę po latach już trochę poukładaliśmy, ale faktycznie, jeżeli chodzi o te pierwsze lata, to na pewno jest dużo więcej takiego chaosu, jak to nazywam, kreatywnego chaosu, który tak naprawdę też pozwala faktycznie robić dużo rzeczy, dużo różnych rzeczy. Więc można na pewno też dużo różnych rzeczy się nauczyć. To jest jakby o tyle fajne, że można jako programiści popróbować też różnych rzeczy, jako PM-owie i tak dalej, i tak dalej. W software house'ach takich jak u Was na pewno jest to dużo bardziej pokładane, tak jak wspomniałeś, jeżeli chodzi o te wymagania. Tutaj, jeżeli chodzi o wymagania w startupie, często te wymagania właśnie pochodzą od ludzi, którzy tworzą ten produkt, często właśnie od jakichś klientów, którzy potencjalnych klientów, więc na pewno jest dużo więcej zmienności, więc no trzeba też to lubić. Trzeba też na pewno lubić. Jeżeli ktoś jakby woli taką trochę bardziej poukładaną pracę, gdzie faktycznie dostaje wymagania, skupia się na kodzeniu i dostarczeniu tego kodu, no to zdecydowanie jakby software house czy jakieś firmy IT są lepsze do tego. Jeżeli ktoś chce, tak jak wielu naszych pracowników, jednak trochę też wykazać się taką większą
kreatywnością, ale też jakby taką pomysłowością z siebie, to na pewno takie osoby są częściej poszukiwane też w startupach. Tutaj jakby nie jest też tak, że dużo osób będzie wam mówiło, co macie robić, bo często founderzy sami nie wiedzą, co jest zrobić, więc warto o tym pamiętać. A mówiłeś, Adrian, że napisałeś ten system na studiach, czy tę jakąś jego pierwszą wersję. To było tak, że potem ileś razy go przepisaliście, czy rzeczywiście pewne elementy są tam od tych początków i nadal są w użyciu? Nie. Jakby ja, tak jak wspomniałem chyba wcześniej, nie jestem zbyt dobrym koderem. Na szczęście jakby znaleźliśmy osoby, które są lepsze w tym temacie, więc z tych pierwszych wersji produktu tak naprawdę bardziej zostały pewne rzeczy funkcjonalne, jakieś takie biznesowe, wyglądowe, niż jakby realny kod, który powstał. Więc jakby jak zatrudniliśmy, jak z Mariuszem Bartkiem już jakby oficjalnie założyliśmy Trafitel, zatrudniliśmy pierwszą osobę, Bartka Bujnowskiego, który jest ciągle z nami, no to on po prostu jakby przyszedł, zobaczył mój kod, to się złapał za głowę i no nie. Bo tam nie było żadnych frameworków, tam wiesz, jakby mój własny framework JS-owy wymyślony, mój własny framework PHP-owy, bo po co korzystać z jakichś gotowych, samemu to napiszę, więc nie. Więc jakby tam nic jakby, tak naprawdę już jakby po jakichś tam dwóch latach działania firmy już jakby nic z tego kodu raczej nic nie zostało. Bardziej same właśnie pomysły jakieś. Co też jest jakby jakąś wartością fajną. Jasne. No dobrze. Czy ktoś chciałby coś dopowiedzieć albo się wypowiedzieć? Ostatnią okazję dajemy sobie i wam. Jeżeli nie ma chętnych, to bardzo, bardzo Adrian, dziękuję. Bardzo było mi miło ciebie gościć. Wszystkich was zapraszam do śledzenia i Adriana, i firmy Trafit w mediach społecznościowych. Jeżeli ktoś chciałby w jakieś kontakty z Trafitem wejść, to również jest to oczywiście możliwe, a ponieważ pewnie większość z was albo już aplikowała, albo będzie aplikować do pracy na staż w różnych firmach, to siłą rzeczy wielu z was ma szansę trochę nieświadomie stać się rekordami w bazie danych Trafit, bo wiele firm IT Trafita właśnie do prowadzenia swoich rekrutacji używa. Dokładnie tak. Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ze studentami spotykamy się o 10:45 na ćwiczeniach, a za tydzień oczywiście na kolejnym wykładzie, na który już teraz bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Do widzenia, do zobaczenia. Pozdrawiam. Dzięki, cześć.